To już 10 raz, kiedy w Ełku spotykają się modelarze z całej Polski. Od kilku lat ełckie zawody modeli redukcyjnych są eliminacjami do Mistrzostw Polski. W kraju są tylko dwie. Zawodnicy muszą przyjechać tu lub do Rudy Śląskiej. 70 modelarzy wybrało Ełk. Konstruktorzy pływających modeli rywalizują na trasie trójkąta. Każdy z modelarzy będzie musiał opłynąć tą trasę w taki sposób, żeby nie potrącić bojek, które są na tym trójkącie opisane. Bojki tworzą bramki, są one oddalone od siebie o 1 metr. Zawodnik musi swoim modelem tak płynąć, żeby ten model między tymi bojkami wpłynął, nie dotknął ich, a po skończonym biegu musi zadokować. Ten ostatni manewr należy do najtrudniejszych na trasie, ale każdy musi go pokonać, nieważne ile ma lat. Model Pawła Macudy to jacht Dark. Powstawał około 4 lat. Paweł ma 15. Doki mam zawsze trudne, dlatego właśnie szybko pływam i żeby po prostu mieć więcej czasu na dok. Modelarze przyjeżdżają z całej Polski. Są ze Śląska, spod Szczecina, z Pieniężna, Olsztyna czy Lidzbarka Wielkiego. Z Ełku startowało 6 zawodników. Wśród nich ubiegłoroczny medalista Mistrzostw Polski Mirosław Hołubowicz, który pływa na modelu holownika z lat 50. Bogdan. To klasyczny model redukcyjny, wykonany w całości na podstawie zdjęć i planów stoczniowych. W Ełku takich statków było zaledwie kilka. Na swoim akwenie pan Mirosław był drugi, ale dla niego to relaks i zabawa, a sukcesy sportowe przychodzą przy okazji. Tam na tej najgorszej, na szczycie trójkąta, to jest, są dwie boje, które są w linii prostej, także stojąc po mostu nie widać, a trzeba je przepłynąć między tymi bojami, natomiast stąd po mostu widać jedną. To jest jeden z najtrudniejszych manewrów. Większość modeli to statki montowane z kupowanych zestawów, tak jak mini żaglówki, które w Ełku pojawiły się drugi rok z rzędu. Pływanie takimi modelami to nie tylko sterowanie łódką, ale i żaglami. Nie jest trudniejsze, ale ciekawsze. Bo trzeba cały czas pracować żaglami. To tak jak latanie, ale w płaszczyźnie. Modelarze, którzy zdobędą w Ełku najwięcej punktów, zyskają prawo pływania w finałach Mistrzostw Polski. Jest więc o co walczyć.